Zapaleni rowerzyści przejechali w sobotę ulicami Kutna. To był już drugi taki przejazd zorganizowany przez Łukasza Gajewskiego. Chodzi o to właśnie, żeby zwrócić uwagę władz miasta, że można by z tymi ścieżkami rowerowymi coś zrobić, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zrzeszać te rowerowe środowisko i organizować takie wspólne przejazdy. Myślę, że jest fajna atmosfera. Jak się okazuje, kutnianie coraz chętniej wybierają dwa kółka. Dużo jeździmy w ogóle z rodziną na rowerach i jest tych ścieżek rowerowych naprawdę mało i są w takim stanie, jakie są. No chcielibyśmy coś zmienić w tym względzie. Jak wyglądają te ścieżki rowerowe w Kutnie? Jest ich wystarczająca? Są w opłakanym stanie. Są takie przerywane, po kawałku w sumie. Czy to pierwszy pana przejazd ulicami Kutna? No nie. Poprzednio też pan był? Też byłem. Dlaczego warto jeździć tym rowerem? Lubię. Proszę, na leśnik pan spojrzy, mam 4 lata. Leśnik przejechany 130 tysięcy, 138. Czyli zapalony rowerzysta. Oczywiście. O rajdzie rowerowym organizator poinformował na Facebooku. Tam też można było wybrać trasę przejazdu. Facebookowicze wybierali trasy, były jakby trzy warianty, jednak wszyscy zdecydowali, że będzie to ten wariant najdłuższy, czyli jednak z wykorzystaniem jak najwięcej ulic i jak najwięcej ścieżek rowerowych, które są dostępne w Kutnie. A jaka trasa dzisiaj, jaka długość, ile kilometrów przejadą rowerzyści? Dzisiaj przejdziemy około 17 kilometrów. Generalnie takimi najważniejszymi punktami to będzie osiedle Grunwald, potem Aquapark, przejazd na Kuczków i z powrotem ulicą Królewską tutaj do Urzędu Miasta. Jak zapowiada Łukasz Gajewski, takie rajdy organizowane będą cyklicznie. Przejazdy będą się odbywać co miesiąc, w każdą czwartą sobotę miesiąca spod Urzędu Miasta o 11, także zapraszam. By wziąć udział w rajdzie, wystarczy rower i chęć aktywnego spędzenia wolnego czasu.